Popatrzmy, co znajduje się na naszej tablicy. Widzimy trójkąt, w którym wszystkie boki mają taką samą długość. Czyli ten bok ma taką samą długość jak ten bok i te dwa boki są identyczne z tym trzecim bokiem. I taki trójkąt, w którym wszystkie boki są identyczne, nazywamy trójkątem równobocznym. Zapiszmy to sobie równo, równo, oj nie w, tylko równoboczny. To jest trójkąt równoboczny. Trójkąt równoboczny to jest trójkąt, w którym wszystkie boki są takie same. I to, co będę chciał zrobić w tej lekcji, to e, pokażę, że jeśli mamy do czynienia z trójkątem, w którym wszystkie boki są takie same, to również kąty w takim trójkącie będą identyczne, czyli ten kąt będzie miał taką samą miarę jak ten kąt i te dwa kąty będą identyczne z tym trzecim. Kątem. I aby to udowodnić, zerknijmy na ten trójkąt w troszeczkę inny sposób. Załóżmy, że nie znamy tutaj długości tego boku. Moglibyśmy tego nie znać, to na razie nie jest nam potrzebne. Nie będziemy korzystali z tego, że ten bok ma taką samą długość jak te dwa boki. Skupmy się na tych dwóch bokach. Wiemy, że są one identyczne, i wiemy z jednej z poprzednich lekcji, że taki trójkąt, w którym dwa boki mają taką samą długość, to jest trójkąt równoramienny. A co wiemy o trójkącie równoramiennym? że kąty przy podstawie mają taką samą miarę. Czyli jeśli to są nasze ramiona, to ten kąt oraz ten kąt to są kąty przy podstawie i one są przystające, mają taką samą miarę. Czyli kąt ABC jest przystający do kąta ACB. I teraz tutaj będziemy zapisywali to, co twierdzimy, czyli zapiszemy sobie tutaj o twierdzenie, twierdzenie a tutaj będziemy pisali uzasadnienie tego, co twierdzimy. -za -sa -nie, nie. I uzasadnimy sobie, dlaczego te kąty są przystające. Już sobie to powiedzieliśmy, to są kąty przy podstawie podstawie trójkąta o równoramiennego równo ramiennego bo trójkąt równoramienny to jest taki trójkąt, w którym co najmniej dwa boki mają taką samą długość. I teraz popatrzmy na ten trójkąt jeszcze inaczej. Załóżmy, że nie znalibyśmy tutaj długości. Tego boku. To, co moglibyśmy powiedzieć o takim trójkącie? Oczywiście wiemy, że ten bok jest taki sam jak te dwa boki, ale na razie nie będziemy chcieli się na tym skupić. Skupimy się tutaj na tych dwóch bokach. I analogicznie, tak jak tutaj w przypadku tych dwóch kątów, wiemy, że e, te dwa boki mają identyczną długość, czyli będą to ramiona trójkąta równoramiennego, czyli ten kąt oraz ten kąt to będą kąty, które znajdują się przy podstawie w takim trójkącie równoramiennym. To są nasze ramiona. Czyli e, teraz traktujemy to w taki sposób, czyli te dwa kąty to są kąty przy podstawie, które mają taką samą miarę, czyli kąt e, CAB, CAB, CAB jest przystający do kąta AB. C. z tego samego powodu, tak bo kąty przy podstawie, yy, bo to są kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego. I teraz popatrzmy. Wiemy, że trójkąt ABC jest taki sam jak ACB, a wiemy, że trójkąt ABC jest również taki sam jak trójkąt CAB, czyli ACB musi być taki sam jak CAB, czyli możemy sobie to zapisać, że yy, chociaż zmienimy kolor na żółty, o, że kąt ABC jest przystający do kąta ACB i ten kąt również jest przystający do kąta CAB. Czyli wiemy już, że te kąty są identyczne, czyli możemy oznaczyć sobie miarę tego kąta jako x, miarę tego kąta jako x oraz miarę tego kąta jako x. Wiemy, że, kąty, że suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni, czyli x dodać x dodać x to 180 stopni. x plus x plus x to jest 3x równa się 180 stopni. I dzieląc obustronnie przez 3 otrzymujemy, że x to 60 stopni. Czyli jeśli mamy do czynienia z trójkątem równobocznym, to będziemy mogli od razu wyciągnąć wniosek, że miara każdego z kątów jest równa 60 stopni. Popatrzmy teraz na taki przypadek, gdzie będziemy mieli teraz do czynienia z trójkątem, w którym wszystkie kąty będą identyczne. Czyli zobrazujmy sobie ten przypadek, narysujemy sobie najpierw o, trójkąt. Oznaczymy sobie ten trójkąt w taki sposób, że tutaj będzie X, tutaj Y, a tutaj Z. I. Właśnie e, chcemy mieć przypadek, gdzie kąty w takim trójkącie będą takie same, czyli o te wszystkie kąty mają identyczne miary. I teraz co możemy powiedzieć o takim e, trójkącie? Jeśli te dwa kąty zinterpretujemy w taki sposób, że to są kąty przy podstawie, czyli odcinek XZ potraktujemy jako, e, jako podstawę, to będziemy mogli wyciągnąć wniosek, że ten bok będzie taki sam jak ten bok, ponieważ jeśli kąty przy podstawie mają takie same miary, to będziemy mieli do czynienia z trójkątem równoramiennym, w którym te ramiona, czyli w tym przypadku te dwa boki, będą takie same, czyli e, Y x jest przystający do yz. yz. Dlaczego? Ponieważ kąty kąty przy podstawie podstawie są takie same, czyli są przystające. Możemy to sobie tutaj uściślić, czyli kąt y, x, z, te kąty przy podstawie sobie teraz wypiszemy. y, x, z, ten kąt jest przystający do kąta e, y, z, x. Y, z, x. Tak? To jest tutaj. To są te nasze kąty przy podstawie. A teraz popatrzmy na to w ten sposób, że e, widzimy, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt. I jeśli bok, x, y potraktujemy jako podstawę, to znowu mamy, że dwa kąty przy podstawie są przystające, czyli mają taką samą miarę. To oznacza, że mamy do czynienia z trójkątem e, równoramiennym, w którym tutaj ramiona to będą te dwa boki, bo teraz te dwa kąty interpretujemy jako kąty przy podstawie, czyli y, z jest przystający do x, z. I tutaj mamy takie same, takie identyczne uzasadnienie, że kąty przy podstawie są przystające, tylko że w tym przypadku kąt x, y, jest jednym kątem przy podstawie, a drugim kątem przy podstawie, czyli ten kąt przy podstawie jest przystający do drugiego kąta przy podstawie, którym jest y, x, I teraz... Podsumujmy sobie to, co teraz powiedzieliśmy, jeśli będziemy mieli do czynienia z trójkątem, w którym wszystkie kąty mają taką samą miarę, czyli no muszą mieć po 60 stopni, tak, bo to jest tylko e, jedyna możliwość, gdzie trzy kąty mają taką samą miarę, a wiemy, że w trójkącie kąty sumują się do 180 stopni. Jeśli będziemy mieli taki trójkąt, to od razu będziemy mogli wyciągnąć wniosek, że wszystkie boki mają taką samą długość, czyli jeszcze raz. Jeśli będziemy mieli do czynienia z trójkątem, w którym wszystkie e, boki są identyczne, to będziemy od razu wiedzieli, że każdy kąt ma tutaj miarę 60 stopni, a jeśli będziemy mieli do czynienia z trójkątem, w którym każdy kąt ma taką samą miarę, czyli 60 stopni, to będziemy mogli wyciągnąć wniosek, że e, boki takiego trójkąta są identyczne i to są najbardziej podstawowe informacje, które dotyczą trójkąta równobocznego.